Iza ze ślubu przeżywa koszmar. Moje serce bardzo płacze. Izabela Juszczak, doskonale znana widzom TVN z piątej edycji Ślubu od pierwszego wejrzenia, przeżywa obecnie bardzo ciężkie chwile. Kobieta poinformowała w mediach społecznościowych, że walczy o życie swojego przyjaciela. Moje serce bardzo płacze, przekazała Iza. Izabela Juszczak była uczestniczką piątej edycji Ślubu od pierwszego wejrzenia. W telewizyjnym eksperymencie została połączona z Kamilem Węgrzynem. Para wzięła ślub przed kamerami TVN, a dopiero potem mieli czas, żeby się poznać. Po zakończeniu eksperymentu postanowili pozostać w małżeństwie i pielęgnowali swoją znajomość. Jednak już kilka miesięcy później, we wrześniu 2021 roku, małżonkowie ogłosili w mediach społecznościowych, że postanowili się rozstać. Izabela Juszczak drży o życie przyjaciela. Izabela Juszczak jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco informuje swoich fanów o zmianach zachodzących w jej życiu. Teraz kobieta podzieliła się z internautami smutną informacją. Wyznała, że serce jej pęka, ponieważ przyszło jej walczyć o życie ukochanego czworonoga. Iza opublikowała na Instastory zdjęcie z mamą i psem i napisała: walczymy, idziemy do weta na kolejną kroplówkę. Moje serce bardzo płacze, od kilku dni żyję w zawieszeniu. Walcz, mój malutki wojowniku. Iza poinformowała, że zdrowie jej ukochanego pieska nie jest w najlepszej kondycji. Lukas codziennie musi stawiać się w klinice. Izabela nieraz podkreślała, że pies jest jej najlepszym przyjacielem. Tak pisała o nim w listopadzie 2022 roku. Wszyscy wiedzą, że Lukas to dla mnie zdecydowanie więcej niż pies. Najlepszy przyjaciel na świecie, który nigdy nie zawodzi. Który zawsze bez względu na wszystko jest przy mnie. Zawsze, gdy mi źle, potrafi poprawić moje samopoczucie. Nie sądziłam, że ma w sobie jeszcze tyle ukrytej energii jak na psa, który już niedługo skończy 13 lat. Każdego dnia staram się, by jego dzień był najlepszym jego dniem i dziś mogę powiedzieć, że jest szczęśliwym psem.